Lecimy, moi drodzy, opór! Ma w składzie VZ, 4 konie, Mausa i AMX M4. W zespole W mamy 2 ISA 7, 2277, E5, Baczata i Chori. Szkodnik, dziękuję za 650 subskrypcji. Na 700 rozdaję darmową lekcję indywidualną dla widza, który subskrybuje właśnie kanał. Będzie takie losowanko i ktoś sobie wygra taką lekcję. No, lecimy. Zespół opór zaczyna od obrony. Dokładnie. Zespół opór się broni. W atakują, mając jednocześnie mniej życia. Baczat idą podświetla Kecaje w AMX-ie. Zwróćmy uwagę, że znowu nie gra Rysiek. Kolejny dzień Rysiek bez tutaj występu w głównym składzie. To jest smutne, czemu tak Rysiek nie gra? Zwykle idzie im kiepsko, kiedy nie gra Rysiek. Wczoraj przegrali bez Ryśka. Zobaczymy, czy coś się zmieni. (6 minut 45 sekund) Tyle czasu ma drużyna W, aby tutaj zaatakować. To jest dużo czasu na tej mapie. Czas na tundrze nie jest problemem. Na tej mapie nie. No tutaj Tisek ma szansę dać pechę. Jedną jeszcze ma w White Rocka. Ciekawe, czy go trafi. Dziwne, że aż 3 czołgi snajpią, co nie? Hori, E5 i Barkis 277. To jest walka o finał. Oni walczą o finał z drzewka przegranych. Znając życie, pewnie jakaś spina w teamie i dlatego. No niestety nie znamy pewnych faktów. Nie wiadomo, co tam się dzieje, ale fakty są takie, że Rysiek gra bardzo rzadko. Gra w 1/4 bitew, jak nie mniej. Pierwszego dnia wystąpił chyba w 1 rundzie. Wczoraj zagrał chyba 2 rundy przez cały dzień. No ogólnie chyba grał w 3 bitwach. No to trochę mało. Nie mówię o meczach, 3 bitwach. To jest bardzo mało. Rysiek też z kontuzją palca. Opór to jest drużyna Kecaja. Call Me Piotr jest w zespole Hit and Run. Jak na razie zespół opór ponosi straty. Kecaj dostał, Orzech dostał. No, dobrze tutaj rozegrali te minuty gracze W. Także opór wcale nie wygląda dobrze, widzowie. Niekoniecznie. Pamiętajcie, że tutaj wygrana jest bardzo cenna. To daje 2000 euro. 2000 euro to już coś jest na pewno. Cztery minutki. Widać, że tutaj atak ma być poprowadzony od linii A. White Rock dojechał do Frugo i chyba w 2 będą chcieli zaatakować. Uderzenie idzie także środkiem mapy, od strony mostu i 7, a od strony górek jedzie Atiker, Hannes i Parkins w radzieckich i amerykańskich czołgach ciężkich. David pod bardzo dużym ostrzałem. Coś mi się wydaje, że tutaj polegnie w tej sytuacji. I moi drodzy, został zniszczony. Bardzo źle wygląda także sytuacja Kecaja, który tutaj ponosi straty. Czy White Rock wycofa się? Chyba tak, wycofał się. Frugo powinien wygrać z Kecajem. Uwaga. Frugo czy Kecaj? Frugo lepszy tym razem. Zespół opór ma 2 czołgi mniej. Hannes ponosi straty. Frugo zjeżdża na Super Conquerora, chyba chce go staranować. No i zrobił to. Rexar nie przebił teraz tego ISA 7. To duży błąd Rexara. Zapłaci za to. Za chwilkę będzie, moi drodzy, 3. zniszczony czołg w zespole. Opór dokładnie jest 7 na 3. 4, przepraszam. Ogromna przewaga liczebna zespołu międzynarodowego. Hannes szuka przestrzału, na razie nie jest w stanie nic robić. Chori czeka na Tiska. Chori jest wcelowane. Tisek odbył bokiem! Ależ tutaj szczęście Tiska. Trzeba powiedzieć, że przyfarcił. Tisek, zobaczcie, chce wjechać w Hannesa. Chori go jednak zablokowało. Chori go tutaj zablokowało i poniosło przy tym bardzo duże straty. Hannes da teraz pechę i zobaczcie, Chori skończy go. Chori go powinno skończyć. 1 strzał, 1 pecha. I Chori kończy. Kończy gracza zespołu opór. Frugo zostaje zniszczony. Ale wciąż jest 3 na 5. Zespół W ma sporą przewagę. Ale teraz ona maleje. Piotrix skończyła Tickela. Trzech na 4. Piotrix ma dużo życia. On może zmienić przebieg tej bitwy. Teraz taka pecha tutaj w ruchu. Baczat będzie zaraz zbity, moi drodzy. Baczat będzie zniszczony. Bardzo ważna pecha Piotriksa, bardzo ważna. I 2 na 1. 2 na 1, mało czasu. Piotrix, bardzo ważna pecha. Bardzo ważny strzał tutaj. I teraz czy polosuje 432, czy polosuje mu damage? Czy polosuje, widzowie? Jak sądzicie? 18 sekund! 15 sekund! Barkis ryzykuje! Czy polosuje? Nie polosowało! Opór przegrywa 1. rundę obrony na mapie Tundra! Zespół W lepszy! To jest sygnał! Gdzie jest Rysiek? Gdzie jest Rysiek? W zespole opór Tisek na VZ-cie 3 konie, David, Orzech, Pansfury i 3 radzieckie czołgi ciężkie bez Ryśka dalej w składzie. W zespole W Minotauro 2 konie, Maus 3 lewandowskie. Christian 81, dziękuję za premikę, ziomuś. I odpowiadając na twoje pytanie, Rodan, masz na to tydzień, także rób śmiało. Zdążysz. Dziękuję, Grosplus. To nie za 4 miechy. X. Witamy w 4. miesiącu. Zespół opór, pamiętajcie, teraz atakuje, ma trudniej. Mają trudniejsze teraz zadanie. HP-kowo zespół W ma przewagę. Jak na razie nikt tutaj specjalnie nie ucierpiał, tylko Atikel dostał 1 strzał. Bardzo spokojny początek tej rundy. Na pewno opór nie chce ryzykować, chce to rozegrać na spokojnie, taktycznie. Minotauro dostało w działo. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak wygląda jego celownik. To jest jedna wielka katastrofa. Jeśli powiedziałem wam, że wcześniej celownik jest na ekran, to teraz jest na 2 ekrany. Temu gościowi brakuje monitora, aby zmieścił mu się celownik. To już jest naprawdę źle. To już jest bardzo źle. Będzie musiał monitor dokupić. Drugi, żeby wyświetlił się celownik na nim. Jak na razie Rexar nie wyrządza tutaj większych szkód, tylko tutaj po 50, po paręnaście strzela w tego Toksa. Karlito, dziękuję za 2 suby przekazane dla wariata i mercenkę, to bardzo miłe z twojej strony. Nie wiem z jakiej to okazji, Karlito, ale doceniam, że tutaj wspierasz naszych widzów subskrypcją i przybliżasz nas do realizacji darmowej lekcji dla szczęśliwca. Zespół Opór chce zrotować siły bardziej na północ, na linię ABCD. Tam wysyłane są ogromne siły. Niemal wszyscy będą na północy. $18 000 do niemal 20 000, także przewaga 2000 na korzyść zespołu W i do tego jeszcze przecież bronią się, naprawdę wygląda to dla nich dobrze. Ciekawy jestem, co zrobi Opór, żeby odmienić los tego spotkania. Co zrobią? Presja Kappa na pewno tutaj jest dobrym sygnałem. Frugo jest za daleko. Super Conqueror też jest w sektorze K3 za daleko. Muszą zainterweniować. 32 sekundy. Baza zbita! No i teraz już sytuacja się uspokoiła. Skubany cheater, witam ciebie. Po raz pierwszy tutaj na streamku. Widać, że tutaj no chcą tym kapem działać, ale ten kap, o ile on będzie dekapowany, no nie jest problemem. 46 sekund. Tyle zostało. Na razie zespół Opór cały czas ponosi duże straty. Orzech z górki próbuje tutaj szukać przestrzału, ale ma bicie tak naprawdę tylko na Tikela i nie przebija go strzałami. Aitox podjeżdża na tyle, ile może. Chce chyba zbić Kappa, ale najpierw musi poradzić sobie z Tiskiem. Tutaj Frugo, bardzo ważne zniszczenie, Pansfury pada. Aitox ma pojedynek z czeskim magazynkiem. Ma już działo naprawione, więc oczywiście jest dużo cenniejszy. Dostaje od frontu, dostaje też od tyłu. Jedzie po niego Kecaj, który teraz dostał za 2000 w bok. Rexa również ucierpiał, Kecaj zostaje zniszczony, ależ tutaj się posypał zespół Opór. Fatalnie to dla nich wygląda. Opór dzisiaj bez formy, nie stawia oporu. Frugo, dzisiaj forma życia. Można mieć wątpliwości do jego gry w dniu wczorajszym, ale dzisiaj gra jak zaczarowany. To jest po prostu forma mutant. Orzech z górki ma bicie na Hannesa, daje mu ładną gąskę. Czy da jeszcze jedną? Chyba da, chyba da, chyba da, chyba da! Dał jeszcze jedną bombę, ale już bez gąski. Tisek teraz poniósł ogromne straty, zostało mu 100 HP, Alaje wyjeżdża na Piotrixa. Czy wylosuje go na dwa strzały? Nie przebił Alaje! Ależ tutaj błąd w tym Lewandowskim tego gracza. A Tiker już dał pechę. Ale... no na pewno bardzo może mieć teraz do siebie duże pretensje. Alaje. Frugo pada. Czy przybiją? Polosowało mu uszkodzenie, ależ tutaj damage wysoki. 800. Tisek musi zaryzykować, nie ma wyboru, ale dostał plecy. Już strzał w plecy od Mausa. I David, moi drodzy, i David tutaj pada. Opór przegrywa drugą rundę. Co jest grane? Co tu się wyprawia? Ryśka. Jest CS 2T57 Heavy, 3 Mausy i jest 7. W zespole W E5, 277, 2 Mausy, BZ, AMX 50B i Frugo na Lewandowskim. Jak na razie zespół W naciera środkiem. Zespół opór również widać, że chce w pierwsze tempo wjechać w kapa. Pansfury prowadzi natarcie, za nim Rexar. I już pierwszy damage jest zadany. Dostał Rexar, dostał Pansfury, to na pewno był kosztowny wjazd w kapa. Ale Frugo również został tutaj trafiony. Pojedynek Mausów, tak można powiedzieć o tym meczu. Tutaj Mausy będą ogromnym zagrożeniem i dla jednej, i dla drugiej strony. W tej ilości mają moc. Na razie David bardzo dużo HP utracił. Te strzały w bok zrobiły sporo. Atikel od prawej strony trochę osamotniony. Frugo od lewej, Hannes od lewej. 10 sekund, musi pójść dekap. Atikel wyjeżdża zbić kapa. No i oczywiście to go kosztuje bardzo dużo, ale Rexar jest już na ogrysku. Teraz Kecaj świetnie wyjeżdża od boku, może skoczyć Frugo. Udało mu się to zrobić. Hannes dostał w magazyn, ale miał magazyn też jak naprawić, bo miał zestaw naprawczy. $12 000 HP mieli gracze W, już teraz im ta przewaga troszeczkę zmalała. Tutaj na pewno trzeba powiedzieć sobie, że opór ma więcej Luffy, to jest bardzo ważne. Hannes, zobaczcie, jak jest rozszarpany przez te T57 Heavy. One robią robotę. Te amerykańskie magazynki mają ogromną jakość. HP-kowo podobnie, ale mówię, Luffy na korzyść zespołu opór. Oba zespoły około 6000 życia. Najgroźniejsze wciąż te amerykańskie magazynki, jak dla mnie. Rexar zostaje zniszczony. Barkis tutaj próbuje zainterweniować. Piotrix ma najwięcej życia w kapie. Pytanie, czy Aitox będzie w stanie go tutaj spenetrować. Mierzy mu w dolną płytę. Dostał Piotrix pechę. White Rock czy Pansfury? Moi drodzy? Chyba Pansfury powinien wygrać? Nie, jednak White Rock! Co tu się dzieje? Opór ma już tylko 2 czołgi! Co jest grane? Opór, widzowie, gra dzisiaj fatalnie! I to naprawdę nie jest tak, że ja im źle życzę, tylko no, to są fakty! Zostały im 2 magazynki. Pamiętajmy, że opór atakuje, więc mają konieczność zaatakować w te 4 minuty. Dziękuję bardzo. Oczywiście dodamy do klanu jako VIP, nie ma problemu. Mistrzowie serwera europejskiego są, moi drodzy, bez formy w tym turnieju. A to jest najważniejszy turniej od lat, bo o wyjazd do Chin. Wszystkie turnieje o słabe nagrody wygrywają, a teraz jest najlepsza nagroda w historii i już im tak dobrze nie idzie. Minuty 30 sekund, Tisek wjeżdża w kapa. Próbuje wykorzystać te wraki. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że tutaj trzeba się jakoś śpieszyć. Teraz może zniszczyć Mausa, ma na to potencjał. Aitox jedzie w jego kierunku. Wykorzystuje dopalacz. Wykorzystuje dopalacz i na tym dopalaczu nie daje pechy! Nie dał pechy, bardzo duży błąd. Może żałować, że to mu nie weszło. Kecaj goniony przez Barkiza. Teraz został zaskoczony! Polski kapitan zostaje trafiony dwukrotnie i pada! Tisek jest ostatnim ogniwem, który również zostaje zniszczony i zespół Opór przegrywa trzecią rundę rzędu. 3 porażki z rzędu zespołu Opór. Co tu się dzieje? Oni jeszcze nigdy nie grali tak słabo. Konia, 3 mausy i ISA 7 w zespole drugim. W. Beczunia, AMX50B tak zwany, Barkis na nim. 2 isy, 2 mausy, koń i CES. Tak wygląda skład zespołu międzynarodowego. Jest Rysiek. Jest Rysiek, moi drodzy, on w tej bitwie o wszystko wchodzi do meczu. Zastąpił Davida, który dzisiaj miał chyba problemy techniczne. Jest Rysiek, czy będzie w stanie odmienić losy meczu? Teraz albo nigdy. Wszystkie oczy są teraz skierowane na Ryśka. Czy będzie w stanie uratować swój team w meczu, który jest najważniejszy? Mecz o 2000 euro, mecz o wyjazd do Chin. Rysiek gra tutaj CS-em z konfiguracją wzmocnienie, dosyłacz i cichy układ. Funkcja samotna. Zespół W przebija się linią K. Jak na razie te ISY 7 tutaj nie są w stanie zagrozić specjalnie. Kecaj przebija się na razie bardzo tutaj ostrożne ustawienie oporu. Nie ryzykują. Mieliśmy wątpliwości, czy ich taktyki są słuszne, bo czasami atakowali bez potrzeby. Teraz grają bardzo ostrożnie. Panie 9 Jira 80, dziękuję za Prime, siemanko. 660 subów już, kurde. Hannes przygotowany, jakby tutaj ktoś miał wychylić. Burrito Kiroshi, Rysio górą. Zobaczymy za chwilkę. Jest atak, moi drodzy. Kecaj oberwał. Rysio się już przestawia na linię 1. Rotacja polskiego youtubera. Frugo wychyla. Frugo dostał w gąsienicę. Kecaj tam na niego czeka. Frugo musi się wycofać, ponosi duże straty. Jak na razie ten atak im się tutaj nie opłacił zbytnio. Rexar dostał jeden strzał, ma uszkodzony. Miał uszkodzony magazyn, ale już go naprawił. Przydałby się tutaj jakiś wyjazd na Rexara, kurde. Jeśli chcą wygrać gracze W, ale nie mogą tego zrobić, bo tam stoją CS-y. Z drugiej strony zespół Opór na razie kontroluje sytuację. No, trzeba powiedzieć sobie, że dobre mają ustawienie, tylko tego Super Conquerora mają za daleko, co nie? Ten Super Conqueror A3, A4, on jest za daleko, bez sensu. Teraz mogliby już go podesłać do Mausów. Mógłby podjechać, mógłby. I tutaj chyba coś tym jazdem więcej się będzie działo. Jedzie tutaj, też jest wyjazd Alaje i Frugo. Ta dwójka chce pokonać Rexara. Na razie Rexar ma uszkodzony magazyn. Nie ma już zestawu naprawczego, to jest bardzo duży problem. 83,15 zł. Barkis jednak poległ teraz strasznie na tym środku mapy. Wysadzenie Wisa, ale już i tak był na ogrysku. Dziękuję bardzo, ocenimy oczywiście po bitwach, spoko. Dwa mausy będą pojedynkować się z jednym mausem, ale zespół Opór wygląda dużo bezpieczniej tutaj. Mają przewagę HP i to dość istotną. Opór to przegra, napisał nasz widz, pan Panker, ale powiem ci, że akurat w tej rundzie wydaje mi się, że mają argumenty, aby wygrać. Mają lepsze pozycje, mają więcej życia, lepsze czołgi. Ta runda powinna być ich. Ta runda powinna być przez nich wygrana. Opór, mając dwa CS-y, kontroluje sytuację. Tutaj Piotrix ma przed sobą Mausa, który w niego nie mierzy. Ciekawe, czy wyjedzie Piotrix na tego Mausa. Widzimy pociąg w postaci CS-a i ISA 7. IS-7 rozpędzony jedzie tutaj tyle, ile fabryka dała. Atikel wychodzi na plus. Piotrix w tej sytuacji nie trafił. Frugo ma szansę dać jeszcze jeden strzał. Dał pechę w Pansfury, ale musi uważać, żeby nie staranować Mausa. No właśnie, otarł się od niego, tracąc przy tym sporo życia. GGWP, dziękuję bardzo za subskrypcję. White Rock jedzie już po konia. Koń tutaj jest priorytetem. Chcą bić konia. Koń bardzo duże straty ponosi, ale ważne jest to, co też robi tutaj, czyli uszkodzenia. Pansfury może dać jeszcze maksymalnie jeden strzał. Dał, ale został zniszczony. HP-kowo zespół W ma stratę 300 HP. Tisek zniszczony. Czołgowo bardzo podobnie. Po 4 maszyny. Rysiek chowa się tutaj za budynkiem. Nie przebił Atiker Piotriksa, tym razem nie weszła mu pecha. Hannes został zniszczony przez Orzecha, to jest bardzo ważny sygnał dla Oporu. Rysiek nie przebija tutaj w dolną płytę. I ucieka, widząc dwa mausy, które go ścigają. Przebija mausa w policzek i może skręcić w lewo i schować się, ale wcześniej przoduje od mausa, więc czy przebije pod tym kątem? No jest ciężko. Czeka, mierzy, nie przebija teraz i zbiera w silnik, no niestety. Może kolejny strzał będzie lepszy, Rysiek? Nie przebija po raz kolejny i chowa się za budynkiem. 20 sekund. Ważna pecha Rysia w silnik Mausa, który już jednak ten silnik naprawił. I ostatnia Tickel. 12 sekund. Pięć, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu. Opór wygrywa pierwszą rundę. Mamy, moi drodzy, rundę wygraną z Ryśkiem w składzie. Rysiek jest wygrana. Pierwsza dla oporu. Wyświetli się link. Bitwa wciąż o wszystko dla zespołu opór. Pamiętajmy, że gramy do 4. Jest 3-1 dla zespołu W międzynarodowego. Więc no wiadomo co w tej sytuacji. Każda runda jest bardzo istotna. Opór na żółto, W na fioletowo dla widzów, którzy przyszli niedawno. Zespole opór 1 met CS, 277 Mouse 2, 204 i AMX 50 Piotrix. Wciąż Rysiek w składzie. Rysiek ostatnio dał zwycięstwo. Zobaczymy co będzie teraz. Zespole W 2 piątki, 2 obiekty 277 Mouse, Eseta i AMX 50B. Tak wyglądają, moi drodzy, składy. Najważniejsze jest chyba to, co tutaj się będzie działo teraz na południu. Frugo. O, proszę bardzo, ktoś tam się pali. Hannes został podpalony przez Piotriksa. 1000 życia kosztował go ten strzał. Bardzo, bardzo duże straty Hannesa. No i Piotrix może mówić o cholernym szczęściu. Rysiek robi sobie skrapa ISem 4 tyłem. To jest oczywiście bardzo dobra taktyka i spotuje działem. Wychyla działem. Stara się jarzmem działa podświetlać bardzo rozsądnie. Zgodzę się. To jest oczywiście zawsze bardzo ważne, aby kiedy jest wynik 3-0 mieć takie już przełamanie. Nawet jak się gra do 5. Taki moment przełamania jest potrzebny, żeby poczuć, że jednak się nie przegrywa tylko. Coś tam się dzieje, coś jest dobrego. To jest oczywiście prawda, że no takie przełamanie jest kluczowe. Barkis teraz mierzy w Orzecha, ale to może być na minus do Orzecha. Orzech jednak nie trafił w Barkisa. Grane są bitwy do 4. Te akurat są do 4, potem będą do 5. Pansfury ustawione na wieżyczkę. Ma dość dobrą pozycję, ciężko go tutaj będzie przebić. Nie wiem, czy nie powinien używać haeku, wiecie? Wydaje mi się, że taki hack byłby spoko. Frugo, teraz zaskoczone przez Ryśka, ależ tutaj Rysiek daje piękną pechę. Kolejna pecha Ryśka, ależ tutaj forma polskiego streamera. Dwie pechy Ryśka. Bardzo cenne. No tutaj widać właśnie klasę tego gracza, dlatego on powinien grać. On jest tutaj potrzebny. HP-kowo zdecydowanie na plus wygląda opór. $17,500 życia do $17,200. Teraz Tisek, no niestety troszeczkę psuje tą wypracowaną przewagę. Pansfury, no nie przebija Mausa, nie przebija. Tutaj nieskuteczny strzał. No, jego wieżyczka też blokuje ten pocisk bezproblemowo. Cały czas bitwa jest bardzo wyrównana. Jednak widać, że zespół opór bardziej próbuje coś zrobić od południa, prawda? Na bazę numer 1, a nie bazę numer 2. Rysiek ma tutaj 1400 życia, no na pewno nie może tutaj sam prowadzić uderzenia. Bardziej Orzech w Mausie mógłby to osiągnąć. Teraz zobaczcie, Orzech jest zaatakowany od tyłu. Dostaje straty za 1200 życia, 1700 życia, 1000, już 2500 życia. Co się tutaj stało z Orzechem? Nawet nie chcę tego komentować. Ogromne straty Orzecha. Orzech Kurka wodna. Alaje walczy. Aitox kupuje czas, pojedynkuje się z Kecajem, który no nie przebija go po wieży. Kecaj ucieka stąd, wiedząc, że to jest nieciekawa sytuacja. A tutaj widzimy pojedynek. Pojedynek, który jest przegrywany przez Mausy. Hannes powinien tutaj starać się skończyć Lufę, no nie skończył. Orzech czy go przebije? Przebije go bez problemu. I David kończy Lufę. Bardzo dobrze tutaj to wchodzi dla opór. No i tutaj dziwię się trochę Kecajowi, bo Kecaj bardzo dużo traci życie. I teraz Barki skończy Kecaja. No i posypał się zespół opór. Rysiek przegrupowuje się, wiedząc, że David jest już martwy. David już tutaj został zniszczony. I moi drodzy, Aitox pojedynkuje się z Pansfury. Kto pierwszy tutaj przoduje? Aitox pudłował, to znaczy, że Pansfury powinien wygrać. Wygrywa. Moi drodzy, teraz bardzo ważny moment. Piotrix musi tutaj coś zrobić. Został tylko Rysiek i Tisek. Rysiek robi fraga. Rysiek skończył E5. Tisek próbuje skończyć Frugo, ale dostał w magazyn. Zespół opór ma ostatnią szansę, by wygrać. Teraz dwa strzały od Ryśka i Tiska. Został sam Rysiek. Ostatni gracz w zespole opór, który decyduje o tym, co się wydarzy dalej. Atikel odbił się. Rysiek przebija. Rysiek daje ważną pechę, ale jest atakowany przez magazynka, który dalej nie przebija go, ma jeszcze jeden strzał i teraz Rysiek pada, opór przegrywa turniej i kończy przygodę z tym turniejem. To jest koniec dla zespołu opór. To zespół W zagra o wyjazd do Chin już za kilkadziesiąt minut. Zespół opór kończy turniej na miejscu trzecim. Nawet obecność Ryśka w składzie nie wystarczyła, choć trzeba sobie powiedzieć, że to były takie bardziej wyrównane rundy. Gdyby Rysiek grał od początku, kto wie, może byłoby inaczej. Natomiast no nie wystarczyło tutaj po prostu wpuszczenie go w ostatniej chwili. Zobaczmy uszkodzenia. Rysiek! Bez dwóch zdań. Najwyższe uszkodzenia w bitwie. 4200. Mówię, gdyby on grał od początku, to może coś by z tego było. Barki z 3200 uszkodzeń. W zespole W, bohater po raz kolejny zespołu W. Także czeka nas finał W kontra Hit and Run, czyli Kormi Piotr i Ponster zagrają właśnie z drużyną W. Czyli będzie starcie polsko-ukraińskie, zespołu polsko-ukraińskiego z zespołem międzynarodowym. Tak to można nazwać po nacjach.